Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy we trzech. No i na wstępie chciałbym Wam serdecznie podziękować, ponieważ wbiło mi 1000 subskrybentów. Dzięki Wam wszystkim. Dzięki za to, że jesteście, za te wszystkie komentarze. I właśnie z tej okazji chcieliśmy oficjalnie Wam podziękować i wypić Wasze zdrowie. Znieść toast. Tak, także za Was. No i za szereg udanych wypraw, które jeszcze nas, miejmy nadzieję, czekają. I za następny 1000. Tak, i za następny 1000. Albo dycha. Albo dycha. O, kto da więcej? Zdrowie. Pod cebulkę. Po polsku. Ale osobno już lepiej. Lepiej. On nie smakował jeszcze, ale dobra. Mhm. To co, sól to moc tak zabija w niej trochę? No. Mamy teraz chwilę popasu. Kanapeczki z szynką, znaczy bułki z szynką. Z konserwą tak dokładnie. Yeah. Nasz pierwszy posiłek dzisiaj, ale nie ostatni. Można to nazwać takim czekadełkiem. No. Nie mam kapelka. Gdzie moje maniery? Ja też. Tak, patrz. Powiem Wam, że nie wiem dlaczego, czy jestem głodny, ale jest takie proste jedzenie w lesie, bierze jak nic. Mm-hmm. Jesteś głodny. Mm-hmm. Też mi się tak wydaje. No, na pewno. Słucha, bułka by ci smakowała. Mm-hmm. Cebulinie. Wnikliwi mogą zauważyć, że to miejsce już się pojawiło. Tutaj odsyłam Was do odcinka z polowaniem na królika i pieczeniem królika. Tutaj z Michałem przyrządziliśmy potrawkę. Mm-hmm. Odcinek fajny, ale i potrawa była znakomita. No i sama akcja była fajna. Mm-hmm. Kłusownictwo. No. Dorwaliśmy Rogera. W pierwszej kolejności zabieramy się za ognisko. Bo rozbijemy się później, dzisiaj śpimy w hamakach. Więc nie będzie to jakoś skomplikowane. A teraz chcemy przygotować po prostu drzewo i już powoli, powoli przygotowywać się do przygotowania dania wieczoru albo popołudnia. Popołudnie. Plan jest prosty. Prosty. Może nie tak do końca prosty, ale do zrealizowania. Tutaj jak już widzicie, mamy taki, nie wiem, 40 cm wysoki pieniek. Mam zamiar go rozłupać na pół. To mi posłuży jako kliny. Oczywiście jeżeli używacie klinów, to najlepiej byłoby używać twardszego drzewa niż to, które chcecie rozłupać. To jest świerk, a to jest dąb. I teraz rozbiję to właśnie na połowę. I w dalszej części powiem Wam, jak mam zamiar przygotować tą rybę. Chłopacy właśnie już tutaj noszą drzewo, także podzieliliśmy się obowiązkami. Część z nas zbiera, przygotowuje opał, część przygotowuje jedzenie i w ten sposób jakoś myślę, że gdzieś za 2 godzinki będziemy jeść. Poza to bułką, którą już zjedliśmy. Trochę się zgrzałem, no ale to nic. Dobra, siekierka i rozłupać.
Minęło parę minut i teraz możecie zobaczyć, że ta pierwsza już troszkę lepiej doszła. No i teraz można pozamieniać. Właśnie ta, która była na samym dole, ląduje na samą górę, a ta z góry ląduje tu. No i z powrotem na ogień. W obozie zapanował lekki chaos, ponieważ deszczowe chmury naszły i jak już widzicie, to zabezpieczamy drzewo. Też część rzeczy pochowaliśmy. Do ryby brakuje nam gdzieś jeszcze, myślę, jakieś 15 minut. Za chwilę będziemy wstawiać wodę na kuskus, bo mamy oczywiście jeszcze do samej ryby nie mamy, także jest jedna ryba po jednej rybie. Mamy jeszcze porcję kuskusu. Zaraz wstawimy wodę, tylko że on jest taki zmieszany już tam z suszonymi ziołami, taki troszkę wzbogacony. No i to będzie naszą kolacją, ale miejmy nadzieję, że nie złapie nas deszcz. Do tej pory mamy jeszcze jednego tarpa, mojego starego tarpa wzięliśmy, ale nie chciało nam się rozłożyć. No i nie jesteśmy pewni, czy to nie było czasami błędem, bo już byśmy byli zabezpieczeni, ale to się okaże za chwilę, jak coś to go rozłożymy. No i wstawiamy wodę. W ten sposób prezentuje się nasza rybka. Chłopacy już konsumują, a mi nie zostaje nic innego, jak powiedzieć wam smacznego. I do zobaczenia na szlaku. Smacznego. Fajnie. I teraz to czuję, cytrynkę i wszystko. Dobra, nie? Cześć, witajcie kolejnego dnia. Woda już wstawiona na kawkę, a teraz cebula, czyli to, co 50% tego, co mamy na śniadanie, a jest to cebulka i kiełbasa. Sporo cebuli. No i to mamy zamiar też przesmażyć sobie na patelni, tak prosto, bez kombinacji śniadanko. Zdążyliśmy się pozwijać, hamaki i wszystko właśnie pościągać, a woda się jeszcze nie zagotowała. Kurde macie. Prosto w twarz. Czekamy na wodę. Michał zakupił sobie nowy sprzęt. Spójrzcie. Dwa Big Boye, tylko że ten jest model nowszy. I teraz taka jest różnica. Ta ma 2 lata. O, 2 lata z haczykiem. Nie cały miesiąc. I teraz macie porównanie. Spójrzcie, o, długość ta sama, natomiast ostrze jest troszkę inaczej wyprofilowane. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba widać, no, że to w tej nowej jest takie łukowate. I dzięki temu chyba jest troszkę bardziej agresywne, jeżeli chodzi o cięcie. Może z tej strony pokażę, będzie bardziej widać. A to stare jest całkowicie proste. Nie wiem, czy to widać? Widać. No, tutaj przechodzi. I jeszcze tak, w tym starszym tu już raczej nie będzie widać, bo ono już trochę dostało. Jest 10 zębów na chyba 2 cm. Jeżeli się mylę, to ja tutaj napiszę poniżej, a ten ma 6,5 zęba na 2 cm, więc troszkę wyższe.
ale rzadziej. Troszkę większe ma te zęby. Tak może nie pokażę do końca. Z różnic, no to tutaj jest guma, taka no, bardzo, bardzo przylepna guma. Tu jest coś, jakieś tworzywo sztuczne, plastik chyba, jakiś odlew. No, nie zapewnia już takiego komfortu. Zobaczymy, jak to będzie w zimę właśnie przy mokrych rękawiczkach, bądź gdzieś tam po zamarzanych nawet lekko, czy coś w tym stylu. Sprawdzimy je wtedy. No, ale wygląda i prezentuje się naprawdę, naprawdę fajnie w tym czarno-brązowym kolorze. No i służą. Kurczę, zimno. Chłodniej dzisiaj niż wczoraj. Jest dużo chłodniej. Tak. No. Na cebulkę. Kurde. A kuchenne rewolucje widziałeś? O. Przez deszcz. To nam się pogoda troszkę zepsuła. Wczoraj czekaliśmy na ten deszcz jak na zbawienie. Ale ktoś tutaj nie trafił z marzeniami i wyszło, że jest on dziś. To jest, ale to jest. Gdzie to? Moje? Nie wiem, ktoś będzie przewracał cebulkę czy pokroi kymachę. Grat pada. Teraz tak. Grat. Dacie wiarę? Dacie wiarę? Przynajmniej mieliśmy mało wody, bo chcieliśmy jeszcze umyć gary sobie i nawet stawić wodę gdzieś na herbatę. Mieliśmy mało wody. A dzisiaj to, co moglibyśmy pozbierać z tarpów, no to niestety o. Ja tej kawy nie piję, to będzie dolewa. No to co z wykrywacza? Stoicie? No. To się trzeba dawać. Tyle tych cebul wzięliśmy, że nie dość, że tyle wkroiłem, tyle wczoraj poszło i jeszcze tutaj się walają. Cebularski, no, naprawdę mocno cebularski. I kombaska. Kombasa. Pozbijali tarpy wcześnie. Za wcześnie. To siedzimy pod dębem. A zawsze coś.